Inteligencja urojona. Stworzyłem niedawno taki oto konstrukt myślowy. Szukałem, czy nikt mnie nie uprzedził i z nieskrywaną satysfakcją stwierdzam po przeszukaniu internetu, że nie. Więc jako autor i twórca tej pewnej rzeczywistości, o której będzie dzisiejszy program i myślę, że was nie zawiodę, mogę więc śmiało pokusić się o stworzenie definicji. Uważam więc na tym etapie, że inteligencja urojona jest najprościej rzecz ujmując domniemanym założeniem, że posiada się zdolność wyprowadzania logicznych wniosków, ale nie na podstawie wiedzy, umiejętności, doświadczenia, poprawnej oceny zdarzeń, ale statusu społecznego i swojej rozpoznawalności. Inteligencja urojona może dotknąć każdego człowieka, chociaż najbardziej wydatna bywa w świecie współczesnej dekadencji. No, mam tutaj na myśli świat artystów, muzyków, aktorów, dziennikarzy, prezenterów radiowych i telewizyjnych, sportowców, polityków, twórców internetowych, a jakże oczywiście, i celebrytów wszelkiej maści. Od medycznych przez znanych tylko z tego, że pokazali fragment, no, ciekawego nawet ciała na Instagramie, no i wszystkich tych niewymienionych zawodów i specjalizacji współczesności, których domniemany sukces jest związany nie z wiedzą, logiką, mądrością życiową, ale z konkretnymi umiejętnościami w danej dziedzinie. Na przykład głupi jak but sportowiec, świetnie kopiący piłkę, roszczący sobie prawo do bycia drogowskazem we wszystkich innych dziedzinach życia, innych niż ta związana z jego profesją. Ale też z przypadkiem, pieniędzmi to ma związek, układami lub niskim poziomem inteligencji odbiorców, do których ci ludzie komunikują. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę, dobitnie uważam, obnażenie hipokryzji medialnych bożyszczy, za którymi nierzadko stoi jedynie pewność siebie pobudzana do życia wielką rozpoznawalnością. W głowach natomiast i w butach bardzo często siano. Dziś opowiemy sobie o wszelkich zapowiadaczach z mediów konwencjonalnych, którzy ślizgali się przez całe życie, budując w prostych ludziach przekaz swojej intelektualnej niezawodności. Za sławą większości z nich stały często układy z władzą, konformizm, no i rzesza rurków, odczyszczenia stołów w studiu, no a oni sami często wykształcili się ponad swoją inteligencję, jak mawiał Jerzy Dobrowolski. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Już kolejny dzień od momentu, w którym mający niespełna rok kanał, no i programy emitowane na naszym Czuwaju weszły do grona tychże kanałów o ponad 100 tysiącach subskrypcji. Jest to nasze wspólne dzieło, które nie mogłoby osiągnąć tego pierwszego z zakładanych celów, bo 100 tysięcy to pierwszy cel, bez państwa zaangażowania, za co jak zwykle kłaniam się w pas z naszym mecenasom. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Cóż takiego zgromadziłem dziś na stole? Otóż większość z państwa wie, ale młodsza publiczność może nie wiedzieć. To nie są zwykłe książki, to są encyklopedie, czyli protoplaści współczesnego internetu. Niewielu pamięta, że internet jest rzeczywistością, która towarzyszy człowiekowi od niedawna. No wcześniej wiedza była gromadzona w takich oto księgach, z których przecież jeszcze 20-30 lat temu i wcześniej korzystaliśmy, chcąc napisać wypracowanie do szkoły albo tekst na łamach prasy. No a teraz przypominam, ale też pokazuję i objaśniam, jak ten papierowy internet
działał. Otóż najpierw szło się do półki z książkami, które w normalnych czasach znajdowały się w wielu domach. Wyciągało się odpowiedni tom, szukało właściwego hasła, no i pozyskiwało wiedzę. Podam to na przykładzie Encyklopedii Powszechnej, Ultima Thule, bardzo znana i szanowana encyklopedia w swoim czasie, i zaznaczyłem sobie kilka takich tutaj drobnych elementów. Na żółto bardzo proszę. Alfabet. Jeżeli ktoś chciał się dowiedzieć czegoś na temat alfabetu w ogóle, na świecie, nie swojego, tylko polskiego, ale w ogóle, no to otwierał encyklopedię na haśle A, szukał wyrazu alfabet, no i czytał, dowiadywał się po prostu. Alfabet jest to poczet liter ułożony w pewnym porządku i stanowiący zespół znaków, którymi wyraża się dany język na piśmie. No i taka encyklopedia zazwyczaj miała, muszę bardzo delikatnie, bo ona jest zabytkowa, miała dodatkowo pewne obrazki, rysunki, ryciny, jak wyglądały alfabety poszczególnych cywilizacji. Tutaj, prawda, Egipt, tutaj pismo starokreteńskie było takie, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy też pismo, jakby ktoś widział, o wiadomo jakie, tutaj dokładnie, o, arabskie. Taka nostalgia mnie wzięła, więc sobie to przeglądam. Można też było na przykład otworzyć na kolejnej stronie i dowiedzieć się kolejnych rzeczy. Na przykład, powiedzmy sobie, na lekcji historii była zadana praca domowa i polegała na opisaniu pierwszych lat funkcjonowania Portugalii. No więc człowiek brał encyklopedię, szukał hasła Portugalia, no i z tego hasła dowiadywał się, cóż to za państwo, gdzie leży i kto był jego pierwszym królem, a następnie szukał takiego króla. No i okazuje się, że pierwszym królem Portugalii był Alfons I Zdobywca, pierwszy król Portugalii, panujący pomiędzy 1139 a 1185 roku, urodzony w 1110, syn Henryka Burgundzkiego, założyciela hrabstwa Portugalii, i tak dalej, i tak dalej. Ale można było też wziąć na przykład inną encyklopedię i dowiedzieć się, cóż to takiego była, proszę Państwa, gdy nie było internetu cały czas. Rzecz się dzieje w czasach bez internetu, lub internet był bardzo drogi i za impuls kosztował prawie 40 groszy, a 40 groszy to jakieś było kupa kasy. Moja mama, zarabiająca całkiem nieźle w swoim czasie, dostawała w tamtym okresie 1300-1500 zł wypłaty, a internet za minutę kosztował prawie 30 przez ISDN, tak to się chyba nazywa, i dawała go tylko Telewizja Polska. Chciałem powiedzieć, dawała go Telekomunikacja Polska, chociaż o Telewizji Polskiej dzisiaj jeszcze sporo będzie. Więc człowiek chcący dowiedzieć się, co to była na przykład misiurka, tutaj takie założenie do nazwiska Miśko, ale wcale nie ma nic z tym wspólnego, otwierał sobie, prawda, encyklopedię. Tutaj mamy Glogera, Zygmunta Glogera, encyklopedia staropolska na haśle pomiędzy K a P, czyli pomiędzy K a P znajduje się litera M. No i mamy misiurka, rodzaj szyszaka, złożonego z miski żelaznej, przykrywającej wierzch głowy i czepca z kółek żelaznych tejże roboty. Także pięknie w ogóle to w staropolszczyźnie było napisane. No i moi mili, po co w ogóle o tym mówię? O czym jest ta historia? Nie chodzi przecież tylko o jakąś nostalgię i tęsknotę za czasami już minionymi. Chociaż wcale przecież jest niepowiedziane, że odeszły one na zawsze. Wszak ostatnia wojna będzie na kije i kamienie, jak mawiają mędrcy od dawna. Mówię to po to, aby uzmysłowić wam rzecz oczywistą. Bo oto żyjemy w czasach przełomu teleinformatycznego, który zgodnie z prawidłami każdej rewolucji, w tym technologicznej, nastąpił niemalże natychmiastowo. No a w związku z tym, że jesteśmy uczestnikami tego przewrotu i że dzieje się on na naszych oczach i przy naszym udziale, podchodzimy do tych przemian bez większego zastanowienia. Jak za skinieniem czarodziejskiej różdżki rewolucja teleinformatyczna zmieniła całkowicie nasze życie. Pamiętacie? Kiedy pierwszy raz jechałem z Moniką do Włoch, posługiwaliśmy się jeszcze, uwaga, i tu nie chodzi o to, że jesteśmy tacy starzy, mapą papierową. Ponieważ co prawda był GPS, ale bardzo drogi i internet za granicą pozbawiony roamingu, więc od czasu GPS-u, internetu, smartfonów, które przecież potocznie nazywamy tylko telefonami, bo one są de facto kieszonkowymi, zaawansowanymi komputerami, które mają ogromną zdolność mocy przeliczeniowych. I cóż poza tym ułatwieniem mamy dzięki tym wszystkim dobrodziejstwom? Odpowiedź na to pytanie, moim zdaniem, najlepiej z możliwych,
udzielił pan Stanisław Lem. Wybitny pisarz, intelektualista i futurolog. Ale jak przekonywał wielokrotnie nieodżałowanej pamięci profesor Bogusław Wolniewicz, pan profesor Bogusław Wolniewicz, świeć panie nad ich duszami, również najwybitniejszy polski filozof XX wieku. I oto pan Lem powiedział w jednym ze swoich felietonów. Od początku pojawienia się zapowiedzi internetu odniosłem wrażenie nieco dziwacznej jego przedwczesności. Całe zjawisko mieści się wszak pod pojęciem łączności, a ta, jeżeli w ogóle sprawna, to o tyle, o ile ważkie są przesyłane przez łącza treści. Z tego, że można milion razy szybciej przekazać treść nowej książki lub listu na drugą półkulę świata, nie wynika więcej niż z tego, że od mieszania łyżeczką herbata nie zrobi nam się słodsza. Sieć nie ma bowiem centrum, nie ma ośrodka. Nikt nie kontroluje treści przez nią płynących. I to na pewno jest problem, który ulega wzmocnieniu w miarę rozprzestrzeniania się treści. Już, moi mili, zmierzamy do zbawiennej roli internetu, którą uważam, podobnie jak Lem, za pełną ułomności i niebezpieczeństw, ale i błogosławieństw. W sieci krąży również inne zdanie przypisywane Lemowi, chociaż nikt nie był w stanie do tej pory potwierdzić, czy jest ono faktycznie myślą tego wielkiego syna lwowskiej inteligencji. Zdanie to jednak jest kluczem do tematu naszego dzisiejszego spotkania, a brzmi ono: dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów. Internet tylko dlatego, że daje taką możliwość, stał się bowiem amboną do głoszenia swoich myśli i spostrzeżeń, i tylko dzięki temu, że można to robić za darmo, większość zaczęła na tę ambonę wchodzić i przemawiać. A to pozwoliło zobaczyć nam wiele postaci, które kreowane były na polską inteligencję, czy też inteligencję Mitteleuropa, w której mamy się bezmyślnie zapatrywać i w konsekwencji podejmować decyzje na podstawie przekazywanych przez nich wskazówek. Na przykład, rób ta, co chce ta. Wskazówek wypowiadanych wprost albo podprogowo. Prosta, stara zasada. Dać im mówić. Internet dał tę możliwość każdemu, więc w pełni przekonania o swej wyższości związanej ze sławą medialną zaczęli mówić. Media konwencjonalne przez lata nie mające konkurencji, przez co byliśmy skazani na pozyskiwanie informacji za ich i tylko ich wyłącznie pomocą, tworzyły nam pewne wyobrażenie świata. No i o ile twórcy przykładali się do swojej pracy, o tyle informacje te były rzetelne, sprawdzone, godne uwagi. Dlatego warto było posłuchać Tonego Halika czy Elżbiety Dzikowskiej, co mają do powiedzenia na temat świata innych kultur czy religii. Ogólnie tego, co, powiedziałbym, widzieli, czego się nauczyli, no ale już niekoniecznie musieli oni uchodzić za ekspertów w dziedzinie astrofizyki, sportu czy gotowania. No i tak z przyjemnością słuchamy w domu pana Makłowicza o jego podróżach związanych z jedzeniem, no ale niekoniecznie zatapiam się w jego przemyśleniach na tematy polityczne. Kiedyś był bowiem pewien poziom. Każdy znał swoje miejsce, a jeżeli dysponował dodatkową mądrością wynikającą z doświadczenia, wykształcenia, lat pracy, bywał i kimś więcej niż tylko perfekcjonistą w swojej dziedzinie. Słuchało się takiego człowieka przyjemnie. Oni po prostu tacy byli. A dzisiaj ci, którzy sobie wyobrażają, pretendują. Ale przecież to są jakieś wyjątki. Jak wielu było takich ludzi w historii Polski, szczególnie czasów współczesnych. Bo oto pojawił się internet, a zaraz za nim konkurencja na rynku docierania do odbiorców z wiedzą i informacjami, czy też komunikatami. Nagle więc okazało się, że wielu sławnych ludzi, którzy do czasów jego spowszednienia uchodzili z tej czy innej przyczyny za wybitnych, zaczęli właśnie mówić. Udowodnię wam za chwilę istnienie inteligencji urojonej na podstawie kilku przykładów z ostatnich dni. Mam w zanadrzu takie nazwiska jak Orłoś, Lis, Janda, no i kilka innych, ale najpierw wyjaśnię, skąd mi się to w ogóle wszystko wzięło. Otóż, moi mili, z matematyki. Od czasów Herona z Aleksandrii wielkie umysły zastanawiały się nad możliwością występowania w matematyce liczb urojonych. Liczba urojona to liczba o postaci BI, gdzie B jest liczbą rzeczywistą, a I oznacza jednostkę urojoną, której wartość wynosi pierwiastek z minus 1. Liczby urojone są częścią szerszego zbioru liczb zespolonych, które można zapisać jako Z, czyli ten zbiór, równa się A plus BI, gdzie A jest częścią rzeczywistą, a BI częścią urojoną.
Natomiast jednostka zespolona i podniesiona do potęgi daje nam minus jeden albo jeden. Nie rozwija się w żaden sposób. Więc jednostka urojona i, patrz, inteligencja urojona, gdy zostanie podniesiona do potęgi drugiej, zawsze da minus jeden. No ale gdyby podnieść jednostkę zespoloną i do potęgi czwartej, da nam jeden. A jak podniesiemy do szóstej, znów zamieni się w minus jeden. Rozumiecie? Pomyślałem sobie, że ta matematyczna definicja jest po prostu w stanie posłużyć nam do stworzenia pewnego określenia innej, niematematycznej rzeczywistości. Mam na myśli właśnie inteligencję człowieka. Zdrowy człowiek jako istota rozumna, poza tym wewnętrznym imperatywem, który pozwala mu odróżniać dobro od zła, my w katolicyzmie, w chrześcijaństwie nazywamy to duszą, sumieniem, posiada również dwie dodatkowe cechy. Inteligencję, czyli niezbadaną, ale istniejącą, przecież inteligencja istnieje, chociaż nikt jej nie widział, oraz mądrość, którą zdobywa się z wiekiem, doświadczeniem, wykształceniem itd. Człowiek może nie mieć ani tego, ani tego. Jest taka możliwość. No to wtedy sprawa jest oczywista i nie ma tu nad czym deliberować. Ale człowiek może być i mądry, i inteligentny zarazem. A jeżeli idzie jeszcze za tym świadomość tego, że chociaż wie, to i tak wie, że nic nie wie, to z kolei otwiera drogę do zastanawiania się nad absolutem, czyli nad duchowością. I to nazwałbym inteligencją rzeczywistą. Człowiek może być również mądry, ale pozbawiony inteligencji. Jego mądrość nie zostanie więc odpowiednio spożytkowana. Może być też inteligentny, ale jeżeli nie ma w nim mądrości, jego inteligencja staje się urojoną. Więc musi istnieć coś takiego, jak inteligencja urojona, oparta na pysze i fałszywym przekonaniu, że ma się rację, bo jest się znanym, jest się lubianym, bo ludzie kogoś rozpoznają na ulicy, bo ma się pieniądze, więc inni się z kimś takim liczą, bo jest się czyimś synem, córką, mężem, czy żoną lub nosi czyjeś nazwisko. Jak mogłaby więc brzmieć definicja, nie liczby, ale inteligencji urojonej? Otóż, zobaczcie, inteligencja urojona musi być częścią zbioru, który to zbiór można zapisać jako Z, czyli zbiór równy A plus BI, gdzie A jest częścią inteligencji rzeczywistej, a BI częścią inteligencji urojonej. I oni właśnie są BI, czyli B. Jakkolwiek by to zabrzmiało. Inteligencja urojona istnieje, tak jak istnieją liczby urojone. Jest ona częścią funkcji ludzkich umysłów obserwowanych w naturze, z czym spotykamy się przecież na co dzień. A czym inteligencja urojona różni się od inteligencji? Odpowiedź na to pytanie również daje nam matematyka. Inteligencja urojona, nawet gdy zostanie podniesiona do kwadratu, co prawda daje wartość rzeczywistą, ale nie dodatnią. Mało tego, bez względu na to, do której potęgi zostanie podniesiona, nigdy nie będzie w stanie pokonać tej matematycznej bariery, bo do drugiej da minus jeden, do czwartej jeden, do szóstej minus jeden i tak dalej, i tak dalej. Nie powinniśmy więc od tych ludzi zbyt wiele wymagać. Stąd wniosek, że choćby inteligent urojony chciał za wszelką cenę zwiększyć swoje oddziaływanie poprzez zmultiplikowanie samego siebie, czyli podniesienie do potęgi, chodził po telewizjach, zyskiwał sponsorów, przekonywał innych, planował podniesienie swojej wartości właśnie do kwadratu, nigdy nie będzie w stanie zająć lepszego miejsca na osi liczbowej przypisanej dla inteligencji rzeczywistej, bo zawsze wynik da albo wartość niedodatnią, albo jeden, czyli tyle co nic. A skoro to już wiemy, no to warto zająć się tym wszystkim teraz w końcu w praktyce. Więc ludzie znani lub będący na stanowiskach często zabierają głos z pozycji jedynie słusznych. Zacznijmy więc ten eksperyment od głośnych ostatnio zdarzeń, takich jak igrzyska w Paryżu, zawieszenie redaktora Babiarza, obrażanie Boga i pomiatanie w ogóle katolikami. Mój mąż jest z zawodu dyrektorem, czyli przykład dyrektora TVP Sport Kwiatkowskiego. Sprawa Przemysława Babiarza jest oczywista dla każdego, kto nie patrzy na świat przez partyjną kalkę. List w jego obronie podpisały znane osobistości świata sportu. Głos na łamach Wprostu zabrał również pan Włodzimierz Szaranowicz, legenda dziennikarstwa sportowego, który powiedział, że nie wyobraża sobie, aby Babiarz nie wrócił do komentowania. Przemek musi wrócić do TVP, powiedział pan Szaranowicz. Z kolei pan Szpakowski wcale nie jest tak, że nie podpisał, bo powiedział również w jednym z wywiadów, to właśnie, które odbyły się niedawno, zdaje się we wtorek, że nikt go po prostu o to
nie zapytał. Mogło się tak zdarzyć? Oczywiście. Bo cóż takiego, moi drodzy, się wydarzyło? Oto komentator sportowy o ogromnym doświadczeniu, wiedzy, niepodważalnej kompetencji oglądał ceremonię otwarcia igrzysk, a nie sportową rywalizację w jakiejś tam konkretnej dziedzinie. Zawsze nas tego uczono w mediach, a ja miałem okazję uczyć się jeszcze od najlepszych starych zawodowców, że w radiu, ale w tym przypadku też w telewizji, komentator ma być oczyma, nosem, uchem swojego odbiorcy. Przemysław Babiarz nie zrobił niczego złego, wyrażając swoją dezaprobatę wobec tego, co widział na szklanym ekranie. A co widział, wszyscy dobrze wiemy. Nagle usłyszał utwór Johna Lennona, który mówi o idealnym świecie, który nigdy nie będzie istniał. Taki idealny świat chciał nam właśnie zafundować komunizm. Nie ma Boga, nie ma państw, nie ma narodów, nie ma polityki. Nie ma nic. I to miało dać nam wolność. Taki właśnie świat proponowała nam bolszewicka międzynarodówka. Widząc więc te ohydne obrazy, nie mające nic wspólnego ze sportem, mając w pamięci to wszystko, co widział do tej pory podczas innych igrzysk olimpijskich, które komentował pan Babiarz, no i widowisk, które je poprzedzały, a były przecież piękne, te z Rowanem Atkinsonem, czy nawet te przecież w Rosji, te w Chinach. Słysząc ten utwór, widząc to, co się tam dzieje, oddał rzeczywistości sprawiedliwość, mówiąc, że taki świat to niestety komunizm. Dodatkowo przy tym cytując w zasadzie samego autora tej piosenki. I za to wyleciał. A komunizm, jeżeli dobrze pamiętam, jest ideologią zbrodniczą, zakazaną prawem w Rzeczpospolitej Polskiej, którą mamy prawo piętnować jako ideologię. Mamy prawo to robić, ma prawo to robić każdy cywilizowany człowiek, a nawet obowiązek. Ale problem jest zupełnie inny i leży gdzie indziej. To, co przekazała nam Telewizja Polska bez uprzedzenia, gdy oglądaliśmy razem z dziećmi, z rodziną, zbliżające się zawody sportowe, czyli tę ceremonię, jest dopiero odrażające, a o tym nikt nie mówi. Dokonaliście wielkiego spustoszenia w naszych domach i jeszcze nas przed tym nie ochroniliście, ale dodatkowo weszliście z butami w naszą prywatną przestrzeń, za którą każecie nam płacić ciężko zarobionymi pieniędzmi. To teraz porozmawiajmy może o przepisach prawa, panie dyrektorku, co? Co mówi ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, o publicznym nadawcy? Czy podczas zaprezentowanych nam treści, czyli golizny, jaj na wierzchu i obrazoburczej prezentacji, która szydziła z Boga, w którego wierzymy, gdzie ja staram się przekonywać dzieci, że to jest wartość najwyższa i nagle w telewizji widzą takie coś, w biały dzień w zasadzie, znajdowała się ikonka w lewym rogu ekranu mówiąca, że nie jest to program przeznaczony dla dzieci czy też widzów w odpowiednim wieku? Gdybyśmy, proszę państwa, żyli w państwie, które istnieje, a nie tylko rości sobie prawo do tego, aby każdy tak uważał, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to pierwszy podrzędny John czy inny Bob z Mississippi, Missouri czy Arkansas wygrałby z wami sprawę w sądzie na miliony dolarów. Ale mniejsza. Ktoś jednak podjął taką decyzję, aby wyrzucić pana Babiarza z telewizji. Na to zareagował dyrektor TVP Sport. No i do momentu przygotowywania się przeze mnie do tego programu, pan Kwiatkowski popełnił dwa tweety. Jeden bardzo odważny, który miał bronić jego pozycji. Drugi natomiast, gdy zobaczył, jak wielka fala krytyki wylała się na niego, szczególnie po tym, jak zablokował w poprzednim tweecie komentarze, to ten wpis, ten drugi, już był bardziej koncyliacyjny. Posłuchajcie. W nawiązaniu do listu dziennikarzy TVP Sport, jest mi szczególnie przykro z tego powodu, że to ja w ostatnich miesiącach wielokrotnie wstawiałem się za Przemkiem Babiarzem, a Przemek od kilku dni milczy. Nie wykonał żadnego gestu względem nikogo. Nie przeprosił i postawił kolegów ze swojej redakcji w bardzo niekomfortowej sytuacji. Przyszedłem do TVP z myślą jej odpolitycznienia i na tym się skupiałem. Dziś ja i moi bliscy są nieustannie bezpardonowo atakowani przez środowiska prawicowe i w dużej mierze polityków PiS, którzy aktywnie uczestniczyli w niszczeniu telewizji polskiej i byli beneficjentami minionych układów. Sam list dziennikarzy jest wyrazem wsparcia ludzi dla swojego wieloletniego kolegi. Rozumiem to i szanuję. Tak długo jak prezentowane przez nich stanowisko nikogo nie krzywdzi i nie obraża, nie stanowi to w mojej ocenie niczego niewłaściwego. Ale proszę pana, my mamy kompletnie w dupie pańskie utyskiwanie. Pańska postawa jest godna pogardy, tak jak tworzona przez pana telewizja będąca 100 lat za inżynierami. Nie jest pan wart żadnego szacunku. I nie jest pan atakowany przez ludzi prawicowych i ludzi PiSu,
tylko przez ludzi, którzy płacą z przymusu na te wasze gówniane produkcje i którzy nie zgadzają się z decyzją, którą podjęliście wobec człowieka, który niczemu nie zawinił. A z drugiej jednak strony, bardzo jest pan łaskawy. Trzeba powiedzieć, że wolni ludzie, często przecież zgromadzeni w związkach zawodowych działających silnie w telewizji polskiej i w ogóle w mediach publicznych, którzy zdecydowali się napisać list w obronie swojego kolegi, którego uważają za niesłusznie odsuniętego od pracy, że nie ma pan nic przeciwko. Jaki łaskawca. O. Przepraszam, czy nie będzie miał pan nic przeciwko temu, jeżeli pójdę siku teraz, co? No na chwilkę tylko, ja zaraz wracam. Dziękuję za łaskawość, panie dyrektorze. I od razu człowiek, mężczyzna, czuje się lepiej. Wy też tam w tej telewizji o wszystko pytacie? Jak siku idziecie też? Mój łaskawy panie, tak bym powiedział. Mówi pan, że przyszedł pan tam walczyć z patologią polityzacji telewizji. Ale jeżeli prawdą jest to, co podał tygodnik Wprost, że decyzja o zawieszeniu Przemysława Babiarza nie zapadła w redakcji, ale poszła z samej góry, czyli z kancelarii prezesa Rady Ministrów, to o jakiej wolności do jasnej cholery mediów pan mówi, panie Kwiatkowski? Łatwo jest ubierać się w szaty niezależności i występować w nich publicznie, gdy w odbiorcach nieznających meandrów pracy w mediach publicznych widzi się jedynie pusty dzban, do którego może pan nalać cokolwiek, jakąkolwiek treść, wiedząc, że cokolwiek przecież do tego dzbana zostanie wtłoczone, to i tak tam w środku pozostanie. Ale gorzej, gdy są wśród nas tacy, którzy wiedzą, jak maszyna państwowych mediów działa. Działała dziś, działała wczoraj i będzie działała, dopóki media będą pod kontrolą tej czy innej partii politycznej. Skoro pan Kwiatkowski zdecydował się zabrać głos publicznie, to kolejna rzecz. To rozumiem, że oba komunikaty z ostatnich dni mogę traktować jako kierowane również do mnie, bo napisał to do publiczności, a ja akurat tak się składa, poczuwam się do bycia publicznością. Więc moja odpowiedź, panie Kwiatkowski, jest następująca. Nie jesteście i nie byliście żadnym niezależnym medium, nie tylko w dziedzinie publicystyki, informacji czy nawet kultury, ale jak się okazuje również i w sporcie. Jeżeli chce pan nas przekonać do tego, że przyjście kolejnej politycznej władzy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sprawiło, że da się tam teraz oddychać pełną piersią niezależności dziennikarskiej i pan takie, prawda, ma tam przewietrzone powietrze, wszystko jest czyste, to jako płatnik proszę, aby przestał pan robić ze mnie idiotę. Telewizja publiczna w Polsce jest dziś przymusem, na który wszyscy musimy, a w większości po prostu nie chcemy płacić, bo jesteście mierni. Technicznie odbiegacie od europejskiej czołówki, a sama telewizja polska, TVP Sport, śpi w nogach na przykład takiemu kanałowi sportowemu. I tylko dlatego, że macie pieniądze z naszych podatków, jesteście lepsi od kanału sportowego, ponieważ prowadzicie wykupione transmisje. Gdyby kanał sportowy miał taką kasę, wszyscy oglądaliby kanał sportowy, bo poziom jest o niebo wyższy. Dziękuję panu za uwagę. Do usług. Proszę dzwonić, telefonować. Ja chętnie panu doradzę, bo widzę, że pan na mediach tak raczej lekko się zna, prawda? Lekko. Czy też letko. No. Zapowiadacz z telewizora. Przykład Macieja Orłosia. No. Ten jest dopiero dobry. Głos w sprawie pana Babiarza zabrał również Maciej Orłoś. Człowiek, który... Czy jak on tam się nazywa? Żona mówi, że pan się Orłoś nazywa. Czy to prawda? Oczywiście, że Orłoś, przepraszam. Jest pan znaną personą i tego panu nikt nie odbiera. Głos więc zabrał Maciej Orłoś, człowiek, który odszedł bądź też został wyrzucony z telewizji państwowej w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Potem zajmował się, zdaje się, coachingiem, prawda? Dobrze? Nie mylę się? Czyli tym, jak ludzie mają osiągnąć sukces. No, na przynajmniej takim poziomie jak pan Orłoś. A może i większym, kto wie. Coaching, prawda? Bądź silny, tak, wierz w siebie i te jedz marchewkę. I w ogóle wstawaj rano, ciężko pracuj. Jestem twoim coachem. Mam nadzieję, że to tak nie wyglądało, ale często to tak wygląda. No i teraz wyjaśnię państwu już bez żartów, kim jest Maciej Orłoś z punktu widzenia zawodowego. W moim przekonaniu nie jest dziennikarzem. No chyba, że ktoś jest w stanie udowodnić mi, udokumentować w jakiś sposób jakąkolwiek dziennikarską pracę, którą wykonał w Telewizji Polskiej przez te wszystkie lata. Pan Maciej Orłoś, z tego co wiem, był w Telewizji Polskiej, no i nadal jest, prezenterem. A to jest, moi mili, ogromna różnica. Powiem wam, na czym polega ta różnica. Na tym, że prezenter odczytuje to, co przygotowują mu dziennikarze. Prezentuje.
Jakie wielkie zaskoczenie. Etymologia słowa wskazuje nam na wykonywaną czynność, prawda? Jakże ten język polski jest piękny, kwiecisty i ciekawie sformułowany w ogóle. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tak rozpoznawalna osobistość nie ograniczała się w teleekspresie do jakiejś tam funkcji jedynie odczytywania wiadomości, które ktoś mu przygotował z promptera. Pewnie brał też udział w ich doborze, no ale nadal nie jest to klasyczne dziennikarstwo. Nie każdy, kto pracuje w telewizji czy radiu, jest dziennikarzem. Tak samo jak nie każdy, kto pracuje w policji, jest policjantem. Dziennikarz ma jedno podstawowe zadanie. Rzetelnie relacjonować rzeczywistość, bez dodawania od siebie jakichkolwiek ubarwień. Więc jeżeli dziennikarz informuje nas o wypadku samochodowym, w którym śmierć poniosło czworo ludzi, to jego zadaniem jest dotarcie do prawdy. To jest najprostsza rzecz, najprostsza definicja. Czyli poinformowanie, gdzie i kiedy doszło do wypadku, dlaczego do niego doszło, zebranie informacji od świadków, instytucji, które zajmują się niwelowaniem po takim wypadku szkody, a nie poddawanie pod osąd fatalnej nawierzchni czy też umiejętności kierującego przy nadmiernej prędkości. To ma być element rzetelnej informacji. Tym się różni dziennikarz od publicysty. Dziennikarz nie mówi, gdy doszło do wypadku, jak ten człowiek mógł to zrobić, czy on się nie boi Boga, to jest straszne, sąsiedzi powinni już nigdy się do niego nie odezwać, rodzina wykluczyć z rodziny. Bo nie wiadomo, czym wypadek był spowodowany. Może kierowca dostał zawału serca? Dziennikarz mówi w takiej sytuacji, jak doszło do wypadku, w którym zginęły 4 osoby, jak dowiedziałem się od świadków, kierowca stracił przyczepność na drodze, ponieważ padał deszcz, a jeden z mężczyzn na początku wsi powiedział mi, że już 200 metrów przed zdarzeniem pojazd zachowywał się dziwnie. Potwierdzili to będący na miejscu policjanci, którzy zbadali ślady, no ale prokurator, który również dotarł na miejsce zdarzenia, nie chce się jeszcze na ten temat wypowiadać. To nazywamy dziennikarstwem. To jest jednak, moi drodzy, tylko taki wtręt, ponieważ wdarło się do naszego sposobu myślenia, że wszyscy z mediów są dziennikarzami. No a przecież media tworzone są przez różne zawody związane z dziennikarstwem, no i przekazywaniem jakiejś tam treści odbiorcom. Kim innym jest reporter prowadzący audycję, kim innym jest speaker, kim innym lektor, kim innym publicysta, a kim innym dziennikarz. I można być oczywiście wybitnym fachowcem w swojej dziedzinie, ale czy to sprawia, że stajemy się automatycznie omnibusami, ludźmi, którzy mają prawo mówić innym, jak mają żyć, pokazywać siebie za wzór? Te wzory już bardzo dobrze widzieliśmy. Jeden pijany aktor, kolejny pijany dziennikarz, jeden molestujący, inny, któremu się przedawniło. Ci ludzie zaczęli budować się na autorytety, chociaż nie stała za nimi żadna siła, która powinna nas do tego przekonać, że ich życie jest lepsze od naszego i że powinniśmy tak dokładnie postępować, jak oni postępują, bo wielokrotnie pokazali, że lepiej nie mieć z takim zachowaniem nic wspólnego. Powiem bardzo brutalnie, ale obrzydzenie mnie bierze, jeżeli ktoś wykorzystuje swoją rozpoznawalność, bo przecież nie sławę, w jakiejś tam podrzędnej dziedzinie życia, aby decydować za innych lub mówić im, jak mają żyć. Ale zobaczmy, w jaki sposób głos zabrał pan Orłoś, który na Twitterze w opisie swojego konta przedstawia się jako dziennikarz, trener, host, przedsiębiorca, youtuber. Czy też YouTube, przedsiębiorca na YouTubie. Nie wiem, jak to czytać. No tak czy inaczej, YouTube. Jeżeli chodzi o list w obronie P. Babiarza, czyli pana Babiarza, nie chcę komentować meritum protestu. Mój komentarz dotyczy czegoś innego. Szkoda, że w czasach TV PiS nie było listów w obronie zwalnianych przez Kurskiego dziennikarzy, tudzież wyrażających sprzeciw wobec zalewu propagandy i manipulacji wylewających się z mediów publicznych. Proszę wybaczyć, ale naprawdę jest wielka różnica pomiędzy panem Orłosiem, który chyba całe życie był tylko prezenterem i czytał lepiej lub gorzej to, co mu napisała redakcja, a panem Babiarzem, który jest komentatorem pełnym wiedzy, doświadczenia i znajomości tematu. Dlaczego za panem Orłosiem, kiedy wylatywał czy też wypisywał się z telewizji, sam odchodził z telewizji, nikt nie pisał listów, nie podpisało się 150 fajnych jakichś takich ludzi z naszego społeczeństwa, narodu bym powiedział być może nawet. A za Babiarzem tak. Być może dlatego, że pana Babiarza po prostu ludzie lubią i cenią, co? To są zupełnie dwie inne, odmienne i nieporównywalne ze sobą rzeczywistości. Pamiętacie pana Durczoka? Cóż to była za gwiazda? Jak szybko się wypaliła i spadła, prawda? Jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w kraju. Przypomnijcie sobie, jak brudny był jego stół i jak traktował tego nieszczęsnego Rurka. Rurku, 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 co to ma być? Rurku, Rurku. Jak traktował tych ludzi...
bez których byłby po prostu nikim. Telewizja zrobiła wiele krzywdy nie tylko widzom. Stąd zresztą wielki ruch ludzi od wielu lat, którzy szczycą się tym, że nie oglądają programów telewizyjnych, ponieważ w zderzeniu z ich poziomem intelektualnym wychodziły one bladziutko. Telewizja zrobiła też krzywdę gwiazdom ekranu, którzy budując swoją rozpoznawalność jedynie na rozpoznawalności i docieralności do odbiorców, uwierzyli, że są bardzo mądrzy i że potrzebni są społeczeństwu również. A teraz małe wyjaśnienie. Jak ja przygotowuję swoje programy? Czy czytam je z promptera? Oczywiście. Bardzo często czytam te programy z promptera. Dlaczego? Bo to właśnie to urządzenie zostało po to wymyślone. Po to zostało właśnie wynalezione. Nadaje ono płynności przekazowi, a dzięki temu oddaje szacunek swoim widzom i odbiorcom, że dostają gotowy, oczyszczony produkt, którym jest każda audycja, mam nadzieję, na kanale Marek Miśko Czuwaj. Różnica jest jednak taka, że w odróżnieniu od tych wszystkich sław telewizyjnych, każde zdanie, każdą literę swojego programu przygotowuję osobiście i sam sobie ją piszę. Osobiście zdobywam informacje, potwierdzam je, sklejam do kupy i przedstawiam szanownym czuwającym. Ale co najważniejsze, wszystko, co tutaj do Was mówię, jest dokładnie przemyślane. I to nie przez wielki sztab ludzi, bez których tamci nie potrafią sklecić często nawet jednego słowa, wyrazić własnej myśli, ale jest zbudowane na moim wewnętrznym przekonaniu, poglądach i takim, a nie innym, powiedziałbym, postrzeganiu świata. A pan Orłoś jako prezenter może być nawet niekwestionowanym autorytetem dla tych, którzy chcą nauczyć się przemawiać i nic ponad to. Uwierzył pan, że sława i rozpoznawalność dały panu inteligencję i mądrość. Otóż muszę pana rozczarować. W moim odczuciu jest to inteligencja urojona. Jeśli chodzi o list w obronie pana Babiarza, nie chcę komentować meritum protestu. Oczywiście, że pan Orłoś nie chce komentować meritum protestu, ponieważ zabranie stanowiska w sprawie musiałoby się wiązać z opowiedzeniem się po stronie prawdy i co najważniejsze, po stronie wolności słowa i człowieka i eksperta, jakim niewątpliwie jest Przemysław Babiarz. A to mogłoby się wiązać z pewnymi reperkusjami, prawda, w wolnych mediach. Proszę mnie przekonać, że jest inaczej. Sądzę, że nie jest. Gwiazda telewizora. Przykład Tomasza Lisa. Kilkadziesiąt godzin po otwarciu igrzysk bardzo wzmocniło stereotyp katolika kretyna, który niczego nie rozumie, za to wszystkim się oburza i generalnie żyje od oburzenia do oburzenia. Oczywiście nie wszyscy katolicy to katokretyni, ale właśnie ci ostatni są najbardziej donośni i widoczni. Uważam, że post skonstruowany właśnie w ten sposób nie ulegnie przedawnieniu, bo w internecie, panie redaktorze, przedawnieniu niewiele rzeczy ulega. I próżno się nawet pan repliki spodziewa. Jeżeli chciałby pan dostać psztyczka albo klapsa, bo rozumiem, że tu chodzi o takich ludzi również jak ja, durnych katolików. Jak myślicie, z jakiej pozycji Tomasz Lis, prowadzący onegdaj jedne z najważniejszych programów telewizyjnych w kraju, dziennikarz niezależny, który razem z publicznością, przecież dobrze wiemy, we własnym programie odśpiewywał 100 lat Donaldowi Tuskowi, którego miał zaraz potem przepytywać ze spraw ważnych dla nas wszystkich. Cóż takiego Tomasz Lis osiągnął, aby uważać się, że jest wyrocznią i wskazywać ludziom, jak mają żyć? Chodzi o tę książkę, która dzisiaj lata po Biedronce za 5,50 czy tam 9,99 czy nawet mniej na tych wyprzedażach? Co z tą Polską, zdaje się? Każdy z nas powinien zastanowić się i zadać w pewnym momencie swojego życia pytanie. Co inni mają z mojego życia, z mojej pracy zawodowej, z tego, co do nich mówię? To jest właśnie wspaniały przykład inteligencji urojonej. Inteligencji, która opiera się na rozpoznawalności w danej dziedzinie. I w rozumieniu tych, którzy tę rozpoznawalność zbudowali, może ona posłużyć do tego, aby stać się wykładnią do wszelkich innych dziedzin życia, niż ta oczywiście, którą na co dzień się zajmujemy. I uważam, że takie dziennikarstwo, tacy ludzie, nazwiska, takich nazwisk w ogóle możemy tutaj mnożyć. Przecież wszyscy dobrze je znacie. I znajdują się one po obydwu, co ważne, stronach barykady tego politycznego sporu. Dzięki internetowi zostało to wszystko obnażone, bo dopóki na te wielkie sławy i ogromne nazwiska pracowały całe zespoły, dopóki szły dziesiątki, a może setki milionów, niekiedy każdego miesiąca,
dopóty ich wizerunek był pod pełną kontrolą i faktycznie mógł w głowach milionów nieświadomych niczego widzów budować konstrukcję herosa, a nawet męża stanu o wybitnej inteligencji. Sztuczna inteligencja nie posiada własnej mądrości. Ona nawet w internecie nie jest samoistna. Ktoś musiał do internetu skopiować to, żeby internet stał się mądry, w sensie pożyteczny. I to samo jest ze sztuczną inteligencją. Jeżeli nie jest podpięta do sieci, sama mądrości z siebie nie ma. Sztuczna inteligencja więc nie posiada własnej mądrości, nie dowiecie się niczego od niej, a komputer staje się bezużyteczny, kiedy ktoś nie dostarczy mu energii, kiedy wentylator nie będzie odpowiednio chodził i chłodził podzespołów, kiedy obsługą procesorów nie zajmie się pamięć RAM, kiedy ktoś nie podepnie dysku, na którym będzie można gromadzić nieswoją przecież wiedzę. I przykład Tomasza Lisa jest tu bardzo ciekawy. Jest on przecież człowiekiem, który ma pełną świadomość tego, jak ważny jest wizerunek przy spotkaniach z publicznością. Czy odbywa się to na żywo, czy też w telewizji. Więc zobaczcie, jak teraz wyglądają jego programy. Jak pozwala siebie samego fotografować i filmować podczas krótkich tych kart shortsów, publikowanych przecież w internecie. Fatalne światło, fatalny dźwięk, kiepski montaż, brak makijażu, czerwona twarz i gadanie w kółko o niczym. To jest tak samo nudne, jak było nudne 10 i 20 lat temu. Tomasz Lis nie potrafi zrobić takiego czegoś. Bo zdaje się, że potrafił tylko przychodzić za 5:12, kiedy miał się rozpocząć program, a robotę wykonywał przecież ktoś inny. On tylko dostawał światło na twarz. Czym innym jest oczywiście zadawanie pytań, bo to bez wątpienia Tomasz Lis robić potrafi, kiedy do audycji przychodzą różni goście, da się nawet to oglądać. Ale problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba powiedzieć parę słów od siebie i żaden gość nie weźmie wtedy ciężaru dźwigania audycji do końca, bo go po prostu w studiu nie ma. Najtrudniejszą sztuką jest sytuacja, gdy jesteś tylko ty, twoje słowa, myśli i twoi widzowie, żeby to unieść przez 10, 15, 20, 30 minut, godzinę. Nie wiem, czy Państwa w ogóle już nie zanudzam, ale będzie jeszcze dzisiaj ostro. Dokręcimy śrubę. Nie będę oczywiście znęcał się nad miałkością intelektualną tego postu Tomasza Lisa, który wyrzucił on z siebie na Twitterze. Tomasz Lis nie rozumie katolicyzmu. Nie ma o nim bladego pojęcia. Wątpię też, czy kiedykolwiek o katolicyzmie cokolwiek przeczytał ze zrozumieniem poza Tygodnikiem Powszechnym. Bo tylko człowiek konstruujący taką tezę na temat współbraci w wierze, bo przecież sam określał siebie jeszcze niedawno jako katolik, którzy poczuli się głęboko dotknięci, urażeni tym, że najwyższa istota, najwyższa na świecie, najważniejsza, którą jest Bóg, została urażona, a zarazem jego syn Jezus Chrystus nazywa ich katokretynami. W pańskich ustach brzmi to jak jakaś zasługa, proszę częściej. Będę się dopiero nad tym zastanawiał poważnie, kiedy przyzna mi pan kiedyś rację. A wracając do przedmiotu sprawy. Cóż takiego się stało, panie Tomaszu, że nie pobudza pan do życia już tak wielu sumień i umysłów ludzkich, co? Czy chodzi tylko o to, że stracił pan telewizyjny kanał komunikacji, który w prosty sposób pozwalał docierać do milionów odbiorców, czy tego chcieli, czy też nie, bo w tamtym czasie internet był jednak ograniczony? A może zabrakło umiejętności i bez potężnego zespołu nie jest pan w stanie wyrazić żadnej logicznej myśli, która porwałaby tłumy po obu stronach barykady, co? Tak, żeby z tej masy odbiorców, różniącej się od siebie światopoglądem i wyznaniem i politycznym zacietrzewieniem, wstał jeden czy drugi człowiek podczas programu i powiedział, chociaż nie zgadzam się z panem Lisem, pięknie ubrał w słowa rzeczywistość, która nas otacza i powiedział prawdę. Czyż nie byłoby to piękne zwieńczenie tak wspaniałej kariery, prawda? Nie byłoby, bo pan dobrze wie, że tu nie chodzi i chyba nigdy nie chodziło o prawdę, ale o bycie pasem transmisyjnym dla konkretnych treści, które były panu na rękę lub z którymi się pan po prostu zgadzał. Ja na przykład takim pasem jestem, ale nie udaję, nie ukrywam niezależności. Jestem konserwatystą, komunikuję do ludzi rozumnych o tej samej wrażliwości i tych, którzy są jeszcze po drugiej stronie barykady i są przerażeni tym, co widzą i szukają dla siebie miejsca i normalności. Nie osądzam, panie Tomaszu. Ja dla kolegi tylko pytam.
Natomiast, żeby oddać sprawiedliwość, to cenię w tym człowieku, oczywiście cenię rzeczy niewiele, ale jest taka jedna, czyli chęć do walki i to, że choroba, która przecież tak mu doskwiera, to widzimy, nie przeszkadza, że człowiek nie rezygnuje ze swojej pasji, czy z biegania, czy z dziennikarstwa. Bardzo proszę, to jest godne pochwały, chociaż osobiście wolałbym, żeby skupił się pan głównie na bieganiu. Ale idziemy dalej. Kolejna perełka. Gwiazda srebrnego ekranu. Krystyna Janda. Bo nie tylko dziennikarze, nie tylko prezenterzy, publicyści, ludzie na ważnych, eksponowanych stanowiskach, nadanych im przez ciężką pracę, czy może partyjne koneksje, należą do zbioru tych, których cechuje inteligencja urojona. Otóż przejawia się ona również, myślę nawet najczęściej, u aktorów. Ludzi, którzy z upływającym czasem coraz mniej dorastają do pięt swoim nauczycielom i wielkim twórcom, również intelektualistom sprzed lat. Tutaj również działa mechanizm wielkiej sławy i rozpoznawalności z ekranów, która nie ma nic wspólnego z tym, co się powiedziało, wytworzyło, stworzyło, czy pomogło się ludzkości lub danej grupie ludzi. Kim jest aktor? Albo inaczej, kim jest prawdziwy, dobry aktor? Prawdziwy, dobry aktor jest kłamcą. Człowiekiem, który jednego dnia może być papieżem, a drugiego SS-manem, a trzeciego pilotem bombowca, a czwartego zbierać kwiaty. Aktor jest tym, który jednego dnia nas wzrusza na srebrnym ekranie, kolejnego rozśmiesza w telewizyjnym serialu, a wieczorem daje do myślenia, gdy jego kroki wprawiają w skrzypienie deski teatru. I tu działa podobny mechanizm u wielu aktorów. Tylko z samego bycia aktorami, tego, że potrafią wywołać łzy na żądanie, uśmiech na prośbę, złościć, rozgoryczać się w kolejnej sekundzie, zaraz po uśmiechu. Część z nich uważa, że z samego tylko tytułu stają się wyznacznikami i sumieniami narodu. No i tutaj uważam, że bardzo dużo z inteligencji urojonej ma właśnie pani Krystyna Janda, bo kiedy mówi, co napisane jest w scenariuszu, a scenariusz jest dobry, no to możemy zachwycać się nią wszyscy. Problem zaczyna się wtedy, kiedy trzeba powiedzieć coś od siebie, poza scenariuszem. Nie ma tutaj co dłużej rozwodzić się nad aktorami. Najlepiej to zresztą podsumował jeden z ostatnich, ale już przecież nieżyjących, wybitnych aktorów. No, żyje jeszcze pan Frączewski. Geniusz aktorstwa, mądrości, intelektu. Jego to będzie bardzo szkoda. Ale chodzi mi tutaj o nieżyjącego już świećpanie nad jego duszą, pana Jana Nowickiego. Posłuchajcie. Jakie sumienie narodu aktor to jest? Takie same pytanie zadała mi jedna pani, która pojawiła się kiedyś na planie. Ta pani pojawiła się na planie u Roberta Glińskiego i powiedziała: witam, jestem z wiadomości. No tak jakby ta sama wiadomość miała mnie powalić na kolana. I spytała mnie o różne rzeczy. Ja odpowiedziałem o takie, o tamte, o różne bzdury, że nie będę robił min, prawda, że teraz już dosyć min robiłem. No i w końcu zadała mi pytanie, jak ja widzę rolę aktora w zmieniających się czasach. W związku z tym, co dzieje się w kraju i tak dalej, i tak dalej. I ja wtedy odpowiedziałem, że... co zostało oczywiście wyrzucone przez cenzurę, bo ukazuje to wszystko, że państwo, wy dziennikarze macie cenzurę, macie, owszem. Czasami ona ma sutannę, czasami nosi Matkę Boską w klapie, ale macie i będziecie mieć coraz większą. A ja przecież powiedziałem coś całkiem niewinnego. Ciekawe zresztą, czy pani to puści teraz, co powiedziałem. Otóż powiedziałem, że aktor jest jak wieczne pióro. I czy ona sobie wyobraża, że istnieje jakieś wieczne pióro, które może pisać tylko źle o Mazowieckim, a nie dobrze? Przecież aktor, jeżeli ma tylko swoje poglądy obywatelskie, to niech je sobie ma. Niech je ma, niech o nich w domu opowiada, żonie, dzieciom. Ale niech do diabła nie uważa, że właśnie jest sumieniem narodu, dlatego że bardzo często aktor powinien, i to jest najpiękniejsze w społeczeństwie zdrowym, że o 7 powinien grać za Wałęsą, a o 23 przeciwko niemu i powinien dostać na przykład pomidorem w łeb, ale spowoduje jakiś ferment, jakieś myślenie. Przecież on nie jest od tego, żeby wygłaszał na Boga prawdę, a zwłaszcza od siebie, dlatego że aktorzy wcale nie są mądrymi ludźmi. Nie jest więc tak, że dziennikarz, speaker, prezenter telewizyjny czy aktor nie może jednocześnie łączyć mądrości, inteligencji i sławy.
Pan Nowicki to pokazuje. Pan Franceski to pokazuje. Oczywiście, że może. Weźmy na przykład takiego Reagana. No przecież też był aktorem i człowiekiem, który odegrał jedną z najważniejszych ról we współczesnym świecie. Niestety doświadczenie uczy, że wielu tych sławnych ludzi rości sobie pretensje do nadzorowania naszych myśli i wskazywania, co jest dobre, a co jest złe. Nie dlatego, że są mądrzy i inteligentni, ale dlatego, że są znani. Co ma w głowie sportowiec? Przykład Mbappé. W tym przypadku będzie to bardzo prosto orzec. Już najgorszą chyba rzeczą jest to, kiedy człowiek daje się wykorzystywać jako przedmiot. Kiedy z tego czy innego powodu nakłada na siebie dobrowolnie kaganiec i smycz. Kiedy poszedł do zawodu, w którym powinien grać, kopać, strzelać bramki, jak widać w przypadku pana Mbappé, tak to się wymawia Mbappé, również głową. I nagle przez wzgląd na swoją inteligencję, mądrość i bystrość umysłu postanawia z nie do końca zbadanych przeze mnie przyczyn, ale domyślam się z jakich, wykorzystać swoją rozpoznawalność związaną z kompletnie inną dziedziną, aby zachęcić swoich fanów do oddawania głosu na konkretną partię polityczną. I żeby jeszcze, bo to też nie jest tak, że piłkarz przestaje być obywatelem, jak ksiądz na przykład, nie? Ale żeby jeszcze stanął i powiedział, moi drodzy, znacie mnie ze światowych piłkarskich boisk, na których radzę sobie wyśmienicie. Proszę, abyście nie brali tego, co mam teraz wam do powiedzenia, jako wyrocznie i ostateczność. Moja kariera i rozpoznawalność nie ma wspólnego nic z tym, co mam wam teraz do przekazania, ponieważ znam się na piłce, ale jestem również obywatelem naszego kraju, mam takie, a nie inne poglądy. Jeżeli się z nim zgadzacie, z tymi poglądami, to oddajcie głos na takiego, a nie innego polityka. Ale obawiam się, że ten pan nie byłby w stanie wyrazić podstawowych myśli, a co dopiero skomunikować się w ten sposób ze swoimi idącymi w setki milionów ludzi przecież fanami. Zresztą pięknie podsumował to pan Wojciech Szczęsny w jednym z wywiadów. Najsłynniejszy, jeden z najsłynniejszych obecnie polskich bramkarzy, robiących dużą karierę. Zapytany przez dziennikarza, przez pana Kubę Wojewódzkiego, dlaczego on sam, czy też kapitan polskiej reprezentacji nie zaangażowali się w politykę w Polsce, żeby, tak jak Mbappé, powiedzieć, na kogo ludzie mają głosować, tam, żeby zwalczyć faszyzm i tak dalej, odpowiedział, że piłkarz jest od grania. No trudno o bardziej inteligentną, sprawiedliwą i przepojoną mądrością wypowiedź. Wiedza, intelekt, błyskotliwość. Przykład profesora Bralczyka. Jest też bardzo często tak, że ludzie, którym zależy na promowaniu jakichś konkretnych ideologii lub politycznych prądów, zdają sobie po prostu sprawę, że warto w tę zbudowaną przez nich intelektualną fasadę coś dodać. Powiedziałbym ją wzmocnić jakimś autorytetem. A współczesny świat cierpi na brak autorytetów, szczególnie w Polsce, jeżeli mielibyśmy się zastanowić i teraz na przykład wskazać 10 nazwisk ludzi żyjących, którzy są niekwestionowanymi autorytetami dla całego społeczeństwa, bez względu na to, jakie idee się wyznaje. Bo, moi mili, autorytet to nie jest człowiek, zaraz ktoś powie Grzegorz Braun. Nie, ja mówię o autorytecie dla społeczeństwa całego, dla narodu. Bo autorytet to nie jest człowiek, który jest ostatnim głosem dla jakiejś większości. Człowiek, z którego zdaniem liczą się po jednej stronie barykady, ale człowiek, z którego zdaniem liczą się również przeciwnicy. Nie muszą się z tym zdaniem zgadzać, ale nigdy nie nazwą takiego gościa głupim. Autorytet jest głosem rozsądku, a nie wyrocznią delficką. Dlatego czy innego jakiegoś obozu politycznego, ideologicznego, jakkolwiek byście to nazwali. Ale znajdują się jeszcze autorytety w konkretnych dziedzinach. Chociaż tutaj też zdarza się nam zawieść. Głównie jeżeli chodzi o zabieranie głosu, kiedy przeciwko tym autorytetom, ich karierze staje poprawność polityczna. Jednak z tych oparów absurdu głowę zaczął ostatnio podnosić bardzo silnie człowiek związany przecież żywo z lewicą i od zawsze z SLD, ale również myśliwy, do którego to współczesnej dekadencji przecież nie można przypisać, prawda? On tam nie pasuje. Chodzi mi o profesora Bralczyka. Pan profesor Bralczyk powiedział ostatnio takie zdanie, jakże salon był zdziwiony, kiedy powiedział, że zwierzęta zdychają, a nie umierają i nie ma w tym nic zaskakującego. No, pod względem jakimś tam fizycznym, rzecz jasna, nawet metafizycznym, bo zwierzęta duszy nie posiadają, no ale też zwykłym językowym, najbliższym nam. I nagle stał się wrogiem numer jeden. Jaką konstatację budzi ta sytuacja związana z profesorem Bralczykiem i jego wypowiedzią, z panem profesorem Bralczykiem?
że nawet jeżeli w gąszczu tych wszystkich miernot znajdzie się autorytet, do którego chcemy się odwołać, to większość nie odwołuje się do niego po to, aby poznać prawdę, ale po to, aby utwierdzić się w swoim nawet najbardziej błędnym przekonaniu. Bo tu nie chodzi o prawdę. Ten świat po prostu oszalał, jest chory. I co najgorsze, zaraża. Programy na kanale Marek Miśko-Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu. Te krótsze i te dłuższe. Za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by nie było, chociaż mam też trochę innych obowiązków domowych, zawodowych. Na przykład teraz bardzo mocno staram się, aby programy sobotnie i niedzielne mogły być opublikowane. Po prostu mam wesele w rodzinie, na które bardzo się rzecz jasna cieszę. I nie wiem, czy damy radę to wszystko ogarnąć. Ale na pewno postaram się wam jakoś to zadośćuczynić poprzez dodatkowe emitowane w tygodniu. Ale postaramy się też tę sobotę zagospodarować, chociaż nie mogę obiecać. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast, tu klasycznie, zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za wszystkie dziękuję. A na odchodne. W trakcie trwania dzisiejszego programu przyszła mi do głowy jeszcze jedna funkcja, inna niż ta o inteligencji urojonej. Mam nadzieję, że się wam spodobała. Zachęcam do korzystania. W sensie nie z tej inteligencji, tylko wykorzystywania w nazywaniu pewnych rzeczy po imieniu. Ale myślę sobie, że poza tą inteligencją urojoną jest jeszcze inna, faktyczna inteligencja. Rzeczywista. Z tym, że koncesjonowana. Inteligencja koncesjonowana. I o niej porozmawiamy sobie jak Bóg da w kolejnych programach. To jest inteligencja, która sprawia, że człowiek chociaż zna swój potencjał, wiedzę możliwości i przewiduje konsekwencje pewnych zdarzeń, nie odezwie się, bo tak mu jest wygodnie. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.